Za chwilę obejrzysz program Kocham Gotować, w którym usłyszysz kultowe siemanko i zobaczysz mnóstwo doskonałych przepisów zrealizowanych przez wybitnego kucharza Piotra Ogińskiego. Zapraszamy. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przeprowadzimy sobie test KitKatów, ale to nie będą zwykłe KitKaty. To są zielone KitKaty z zielonej herbaty robione. Przyjechały do mnie aż z Japonii, z Tokio. No i spróbuję sobie odtworzyć taką zieloną czekoladę też i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Ale muszę mieć na początek taką zieloną herbatę i kogoś, kto się na tym zna. Cześć. Siemanko, siemano. Przywiozłeś stof? Jest. Masz. Jest. Mój dostawca zielonej herbaty, zawsze na miejscu. Polecam, naprawdę. Umie skombinować wszystko. Nawet taką zieloną herbatę. Powiedz, co to jest za herbata, bo to nie jest taka herbata zwykła, jak możemy kupić w sklepach, nie? To jest jakiś proszek. Mąka to jest zielona herbata, nazywa się matcha. Wynalazek japoński. Generalnie... Matcha. Matcha. Tak, można służy zrobić. Służy do robienia rytuału herbacianego tam w Japonii. Właśnie nie ma liści, jest taka mąka. I często używa się właśnie w gastronomii. Do czekolad, kremów, lodów. Wszystkiego, co jest w Japonii zielone, jest właśnie tą mieloną herbatą. To ten KitKat też jest zrobiony z tej zielonej herbaty, tak? Tak, jest. Tu nawet widać, jest przedstawiony obrazek. Tak ona wygląda, jak się ją zaparzy do picia. Także jest. A z tyłu tu są jakieś pola zielonej herbaty chyba, tak? Tak, tak, tak. Tutaj też właśnie... To też pokażemy za chwilę. Dobra. Ale mniejsza o to. To może odpakujmy sobie takiego KitKata. O. Czy naprawdę jest one zielone? Są naprawdę mini. W Japonii wszystko mają małe. No to trzeba im przyznać. Zobaczmy, jak on wygląda w środku. Popatrzcie, takie małe, zielone KitKaty. Ale pachnie dobrze, nie? No to nie wiem, czy czuję herbatę, ale pewnie w smaku bardziej. Za chwilę je spróbujemy, przeprowadzimy test ich, jak one smakują na tle zwykłych KitKatów z mlecznej czekolady i z białej czekolady. A teraz przygotujemy sobie właśnie taką czekoladę z zielonej herbaty i zobaczymy, czy można sobie coś takiego przygotować, nie? Bo mówię, że spoko, nie? KitKat nam nie wyjdzie, ale zielona czekolada jak najbardziej. Tutaj mamy jedną tabliczkę białej czekolady i ją sobie rozpuścimy na tym, na takim... Na wodzie. Na wodzie, w bemarze, na wolnym ogniu. Ona niech się rozpuszcza. I ile tej herbaty tak dajemy na to, żeby... Do zaparzenia używa się jej bardzo mało. Ona jest bardzo intensywna i bardzo mocna, dużo kofeiny. Także nie przesadzajmy, myślę, że... No im więcej damy, tym bardziej będzie zielone, ale tak no z pół łyżeczki, ja myślę, że będzie optymalnie na taką... To taką płaską łyżeczkę, tak? No pewnie, jak przesadzimy, to dłużej nie zaśniemy najwyżej. No to bardzo dobrze, nie? I rozpuszczamy sobie ją w mleku, bo tak jak mówiłeś wcześniej. No tak, bo ona generalnie nie rozprowadza się tak łatwo, trzeba ją właśnie porządnie rozmieszać, żeby to się jednolicie rozpuściło. No i właśnie w czekoladzie może być problem, no bo czekolada jest gęsta, więc warto sobie to wcześniej właśnie przygotować, tak. Mamy już to wymieszane fajnie. No i co, wlewamy to do tej czekolady i mieszamy dalej, tak? Tylko ja wezmę czystą łyżkę, bo kurde, albo widelcem, tak więc jedziemy. Może też nie wszystko, nie, bo widzę zapachy. No. Niesamowite. I tak nam powstaje zielona czekolada. Czekolada jest już gotowa. Popatrzcie, ja jestem pod wielkim wrażeniem, bo jest taka zielona, no nie? Tak to się robi. I odcień dokładnie ten sam, co na KitKatach. Popatrzcie. O, ciekawe, ile to wszystko kosztuje. Dokładnie. I popatrzcie, jak można to wykorzystać, bo można zrobić sobie takie fondant z tego. Nie fondant. Fondi. Dobra. No wiecie co. No, mniejsza o to. Spróbuj sobie taką truskawkę z zielonej herbaty i czekolady. Idealnie. Idealnie, nie? Ma taki fajny posmak. Można też banana zjeść. Zielona czekolada. Na bananku prezentuje się świetnie. Bo jest większy kontrast chyba, nie? Można by wlać do jakiejś foremki, zostawić, żeby wystygło i normalna będzie czekolada zielona. Dokładnie. Jak przygotować zieloną czekoladę już wiemy, a teraz przejdźmy do testowania KitKata. Zobaczymy, jaki on ma smak. To co? Próbujemy tego KitKata i zobaczymy, czy smakuje podobnie chociaż jak to. No, bardziej chyba tego wafla się wyczuwa jednak w smaku. Tak. Niż czekoladę. Ale czuć później taki proszek, nie? Bo on, ten KitKat
nie jest tylko oblany tą czekoladą, tylko w środku ma też paski. Tak jak na obrazku, nie? Tak. Jest taki bardzo sproszkowany. Czuć taki proch, jak się go je, nie? Ma je dobre. Nie wiem, ja wolę tradycyjne KitKaty. A ja wolę to. Co to? No, naszą własną zieloną. Nie no, mówię, to jest super, nie? A ten KitKat, jeżeli ktoś by chciał coś takiego kupować, no... Dla mnie, ja mam wrażenie, że to jest taki proszek w środku. Jak go jesz, to ta czekolada fajnie się rozpływa, ale ten wafelek to chyba taki myślę, bardzo... Gdyby to było w Polsce w marketach, to bym sobie czasem kupił, ale ściągać to specjalnie z Japonii, to myślę, że... No, ktoś musi być fanem chyba. No tak, jak ja, nie? A ogólnie jak wrażenie co do herbaty? Wyczuwasz tę jakąś herbatę, czy nie? Trochę czuć herbatą, rzeczywiście. Mam nadzieję, że tam nie ma jakichś barwników, tylko że prawdziwie właśnie jest użyta ta herbata, bo... Tu, przeczytaj na tym. No, japoński... No, po japońsku. Ja z japońskiego w podstawówce nie byłem najlepszy, tak więc wiesz, nie pomogę ci. Ja chodziłem na wagary. Ja maturę pisałem jakby z belgijskiego. Uproszczonego japońskiego. Z peruwiańskiego. To co, opłaca się kupować takie KitKaty, czy nie? Gdyby to było łatwiej osiągalne, to ja myślę, żebym kosztował i jadał częściej. Ale fajne, dobre. No, jakby... Do tego jeszcze sobie zaparzyć kubeczek zielonej herbaty i jest, nie? No. Dobra, nic. Dziękuję Wam bardzo. A może spróbujemy jeszcze po tak, zwykłego KitKata? Tradycyjnego. A co? No to może sobie tak utniemy, bo mamy takie duże. No ten się tak nie sypie oczywiście. No nie, nie sypie się. Ta masa kakaowa jest tak zbita. Tak samo w białej czekoladzie. A tutaj jest taki, on jest taki właśnie, jakbyście mieli zamknięty proszek w środku tej czekolady, nie? Dobra, nic. Polecamy generalnie. Ciekawa rzecz. Ale jeżeli chcecie przygotować sobie taką czekoladę, to jaka to jest herbata, którą trzeba kupić? Herbata matcha. 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 Jest i chińska, i japońska. Chińska jest tańsza, nadaje się do gotowania. Japońska jest bardziej szlachetna i różni się no, głównie ceną, więc... Tutaj oczywiście miejscem uprawy, smakiem i tak dalej, ale jeśli zrobimy czekoladę, to praktycznie nie poczujemy aż takiej różnicy, bo smak czekolady również zabija subtelne nutki. To co, matcha kupić, tak? Matcha. No i niedużo tego kupcie. Kupcie sobie na taką jedną kostkę czekolady, na taką jedną tabliczkę czekolady, tylko jedną łyżeczkę. Dziękuję bardzo. Dzięki, że mi dowiozłeś matcha, nie? Na razie. Do zobaczenia.